Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 6, w wersetach od 12 do 19? Stało się w te dni, że odszedł na górę modlić się i był tam przez noc na modlitwie do Boga. Gdy był dzień, zwołał swoich uczniów i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego też nazwał Piotrem, Andrzeja, jego brata, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza i Szymona, zwanego Zelotą, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, tego, który stał się zdrajcą. Stąpił z nimi w dół i stanął na równinie. Był tam tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludzi z całej ziemi judzkiej, z Jerozolimy i z nadmorza, z Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby go słuchać i zostać uzdrowionymi od ich chorób. Ci, którzy byli dręczeni przez duchy nieczyste, byli uzdrowieni. Cały lud szukał, jakby się go dotknąć, bo moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Czy widzisz, jak zależny od Boga Syn Człowieczy stoi znowu przed nami? Jawna wrogość religijnych przywódców skłoniła go do rozmowy z Bogiem w odosobnieniu od ludzi. Jeszcze jedna sprawa skłoniła Pana do modlitwy. Powołanie 12 uczniów, których nazwał apostołami. Chciał działać, będąc kierowany przez Boga. Obyśmy więcej podążali za tym doskonałym przykładem. To właśnie tutaj tkwi źródło siły, mądrości, zrozumienia i wszystkiego, czego potrzebujemy, aby móc wypełnić nasze zadania. I mamy tutaj odnośnik do pierwszej Księgi Królewskiej, 3 rozdziału i 9 wersetu. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? Kiedy Pan zszedł z góry, znowu został otoczony przez tłum jak poprzednio. Pan Jezus jest punktem centralnym, wokół którego koncentrują się wszelkie potrzeby ludzi. Jest źródłem, z którego pochodzi wszelkie dobro. Do dzisiaj nic się z tego nie zmieniło. Niemniej jest on także osobą, którą powinniśmy naśladować i której winni jesteśmy posłuszeństwo. Wtedy będziemy doświadczali jego działania nie tylko w czasie doświadczeń, ale stale będziemy korzystać z jego błogosławieństw. Przywódcy ludu nie mieli zamiaru przyznać Panu Jezusowi tego centralnego miejsca. Widok gromadzących się wokół niego ludzi pobudzał ich do zazdrości. Czy dzisiaj jest inaczej? Czy Pana Jezusa nie wyparto już dawno z należnego mu miejsca? Czy nie usunięto go z chrześcijaństwa? A jakie jest jego miejsce w Twoim osobistym życiu?